Zastanawialiście się kiedyś nad pięknem naszej Warmii i Mazur? To dlatego, że wymalowała je Wiedźmucha. Symbolem Warmii i Mazur była pruska baba. Ale i z niej wylazła Wiedźmucha. Nawet nie jedna. Wiedźmy to te, co wiedzą, stoją na straży granicy Warmii i Mazur. Dbają o czystą przyrodę. Przemieszczają się na swoich miotłach, z góry widząc, jak rolnicy produkują zdrową żywność, czy wędkarze nie kłusują. Oczyszczają swoimi miotłami powietrze, aby zdrowiej i lepiej się żyło. Doglądają dziedzictwa Warmii i Mazur, nasze cenne zamki, pałace. A gdy coś niepokojącego zauważą, natychmiast lądują. Ze wszystkich zakamarków wychodzą jako nieodgrzebana historia Warmii i Mazur. Obierają kurs i zmierzają do celu. A gdy zabrzmi róg, zwierają szyki, broniąc własną miotłą naszego dziedzictwa, kultury, tradycji. Wtedy tańczą swój rytualny taniec, umilając przybyszą chwilę w szalonej zabawie. Tańczą w kole, udając się uciesze, rozrywce i harcom. Częstując regionalnymi jadłem i popitką. W leśnej głuszy, gdzie warmińskie stwory żyją, dokładając ziół do kotła, rodzą kolejne pokolenie wiedźm. Specjalne zioła, które tylko tu rosną, powodują, że jest tu tak spokojnie, nastrojowo i magicznie. Dawniej nasze siostry były palone na stosie, a ostatnia w Europie spłonęła w reszcie. Teraz pilnujemy, aby wszystkie siostry miały na Warmii i Mazurach cudowny nastrój. Żadna wiedźma nie zostanie już tu spalona. A po wszystkim oddają się błogiemu nastrojowi. Nie przyjeżdżajcie na Warmię i Mazury. Żartowałam.